witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj będzie pierwszy z całej serii filmików One Brand Makeup, czyli cały makijaż wykonany tylko i wyłącznie jedną marką kosmetyczną. O takie filmiki prosiliście mnie w ostatnim Q&A. Odpowiedziałam, że jak najbardziej mogę zrobić takie filmiki i Wy w komentarzach mieliście podawać filmy, które chcielibyście, abym Wam zaprezentowała. Oczywiście padły tam chyba wszystkie nazwy firm, które znam. Były tam i drogeryjne filmy, i niedrogeryjne, więc no cóż, obiecuję, że większość tych próśb spełnię, ale zacznę od tych drogeryjnych, które są łatwiej dostępne. Po prostu muszę sporo tych kosmetyków dokupić, uzupełnić swoje kolekcje, żeby móc nagrać Wam te filmiki, więc proszę Was o cierpliwość, spełnię większość Waszych próśb, obiecuję. Pojawiła się tam oczywiście propozycja, i to nie jedna, abym wykonała makijaż na marce L'Oreal. Ja się skusiłam na nowości, które i tak Wam chciałam pokazać, więc dzisiaj będzie taki makijaż rozświetlający twarzy. Skupimy się na twarzy, ponieważ to jest hit w ogóle od kilku sezonów. Czyli cera, która wygląda bardzo promiennie, bardzo naturalnie, świeżo, czyli strobing, rozświetlenie naszej twarzy, modelowanie twarzy światłem. Więc dzisiaj w sumie ten filmik powinien mieć bardzo długi tytuł, rozbudowany, bo nie tylko jest to One Brand Makeup, ale też chat makeup i pierwsze wrażenie, plus objaśnienie techniki i prezentacja techniki strobingu, więc nie zmieści mi się to tutaj w tytule, więc będzie tylko One Brand Makeup plus strobing. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże, że zrodzi się fajna dyskusja pod tym filmikiem na temat tych kosmetyków i tej techniki strobingu, więc tak. Jeżeli jesteście ciekawi tego, jak wykonać tą technikę i tych kosmetyków, które mam Wam do pokazania, to zapraszam do oglądania dalej. No to możemy zaczynać. Dzisiaj skupimy się na makijażu twarzy, na tym mi najbardziej zależało i podekscytowałam się tymi nowościami, które zaraz Wam będę pokazywać, więc kompletnie zapomniałam o brwiach, są one już zrobione. Przymrużcie delikatnie oko na to, to nie jest istotne, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, to zaczynamy od przygotowania twarzy. Moja twarz jest oczyszczona. Jak widzicie, tutaj mam jakieś niedoskonałości, lekkie zaczerwienienia przy ustach, więc wszystko zakryjemy. Jakiego podkładu użyję? L'Oreal Too Much. Już oczywiście znacie ten podkład bardzo, bardzo dobrze. Nakładam odcień numer 3. Ok. Wydaje się, że jest za ciemny do mojej twarzy, ale jak możecie sami zobaczyć, moja twarz jest dużo jaśniejsza niż reszta mojego ciała, więc muszę używać troszkę ciemniejszych podkładów teraz na moją twarz, żeby wyrównać. Do czasu, kiedy moje ciało się wyrówna i będzie troszkę bledsze. Nie, no całkiem spoko. Podkład kryje bardzo ładnie i praktycznie w ogóle nie jest widoczny na mojej skórze. Mam bardzo płynną konsystencję, bardzo delikatną, ale zastygającą. Zobaczcie, ładnie pokrył te moje zaczerwienienia. One nie były jakieś super mocne, ale jednak podkład nie oksyduje. Nie widzę tutaj, żeby oksydował na mojej twarzy. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba. Ok. Krycie jest naprawdę ładne, ale mam jeszcze korektory. Więc tak, rozjaśnimy sobie okolice pod oczami, delikatnie zakryję tutaj niedoskonałości. Korektor Too Much, jest to odcień numer 4, beż. Przekładam go sobie na dłoń, bo ten korektor idzie jeszcze tutaj dodatkowo na niedoskonałości. O, no teraz to już jest całkowicie pokryte. A teraz okolica pod okiem. Tu używam bardzo jasnego korektora z tej samej serii. I jest to odcień Ivory, czyli 1. Tu już nakładam bezpośrednio pod oko. Rozjaśnimy tutaj tą okolicę. Korektorem delikatnie na powiekę, nie za grubą warstwę.
Teraz pudruję całą twarz, aby zwiększyć trwałość tego makijażu. Jest to puder prasowany Too Match w odcieniu numer 3, czyli taki sam jak odcień podkładu. Bazowy makijaż mam już gotowy, czyli moja twarz ma wyrównany koloryt, jest matowa, wszystkie niedoskonałości są zakryte i teraz mogę przejść do najlepszej części, czyli do strobingu. Jest to piękna metoda, która jest bardzo, bardzo popularna obecnie. Wybiła to klasyczne modelowanie mocne twarzy, czyli mocno zarysowana twarz. Teraz stawiamy bardziej na tą naturalność, na świetlisty, promienny wygląd. Dlatego strobing tak bardzo przypadł wszystkim do gustu i podbił cały internet. I chciałam Wam pokazać właśnie produkt, który mnie zachęcił do tego, żeby go wypróbować. Jest to Too Match Highlight. Jest w dwóch odcieniach. Nie potrafiłam się zdecydować, ale myślę, że pokażę Wam raczej ten ciepły. Chociaż może i ten, i ten. Zobaczymy. Zobaczymy, jak zacznę się tym bawić. Już Wam wyjaśniam, co to znaczy strobing dla osób, które jeszcze za bardzo nie wiedzą nic o tej technice. Jest to metoda modelowania twarzy światłem. Widzimy często ten efekt takiej bardzo promiennej, rozświetlonej, zdrowej skóry na modelkach, na przykład na pokazach mody, czyli na wybiegach, czy w magazynach, czy na pokazach makijażu. Ta skóra jest bardzo świetlista, idealnie nadaje się do zdjęć, kiedy chcemy uzyskać efekt takiej mokrej i bardzo zdrowej cery. Jest to naprawdę bardzo, bardzo popularna teraz technika. Różni się od tego klasycznego modelowania, klasycznego makijażu twarzy tym, że nie przyciemnia się żadnych partii twarzy, tylko pracuje się tylko i wyłącznie światłem. Czyli działamy światłem na te najbardziej odstające części twarzy, takie jak szczyty kości policzkowych, łuki brwiowe, nasz nos, tutaj szczyt nosa, ta okolica między brwiami, kącik wewnętrzny, jeżeli chcemy uzyskać taki promienny efekt naszego spojrzenia, na łuk Kupidyna i na naszą brodę, ale na tą najbardziej odstającą część, nie na to zagłębienie, które mamy tutaj, wydobywamy te najbardziej odstające części. To jest cała technika strobingu i pokażę Wam, jak to wykonać za pomocą tych produktów, więc zaczynamy. Wygląda to tak, już pewnie widzieliście w drogeriach, trzy odcienie, mieszamy je ze sobą, tutaj nie musimy nakładać ich osobno, jest to mozaika, mieszamy ze sobą pędzelkiem taki, jaki Wam odpowiada. Pracujcie najlepiej przy świetle albo dziennym, albo świetle, które świeci na wprost Waszej twarzy. Wtedy będziecie dokładnie widzieć, ruszając twarzą, gdzie ten rozświetlacz jest nałożony, żeby nie nałożyć go za dużo na całą twarz. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli macie na tych partiach jakieś niedoskonałości, które są wypukłe, wtedy pracujcie tym bardzo, bardzo ostrożnie, bo takim rozświetlaczem możecie podkreślić ten efekt. Ja na szczęście moje niedoskonałości mam poniżej, więc tutaj się nie obawiam. W tych okolicach mam gładką skórę. Najwięcej tego rozświetlacza powinno się znaleźć na tych najbardziej odstającej części, tu gdzie nakładamy róż. Zrobię może połówkę twarzy do porównania, będzie Wam łatwiej zobaczyć, o co w tym chodzi. Zmienię sobie pędzelek, tak będzie wygodniej, na mniejszy, pracując na takich mniejszych partiach. Łuk brwiowy, kącik wewnętrzny. Łuk Kupidyna, broda, czoło. Jeżeli macie już bardzo widoczne zmarszczki, też starajcie się nie nakładać tego produktu bardzo dużo. Skupcie się na tej okolicy pomiędzy brwiami. A nosek tutaj muszę już zrobić cały. Zobaczcie, jak zmieniła się nasza twarz. Ta wygląda płasko, a ta pięknie odbija światło. Pomimo tego, że nie ma tutaj bronzera, który wtapia jakby tą część twarzy głębiej, daje takie złudzenie,
to używając tylko rozświetlacza wydobyłam tą kość policzkową. Wydaje się ona bardziej wypukła. Tak samo łuk brwiowy wydaje się bardziej wypukły, podniesiony wyżej. Czoło zdrowe, takie gładkie. Nos bardziej smukły, pomimo tego, że jest dość szeroki, tym bardziej tutaj w dolnej części. Łuk kupidyna i delikatnie broda. Zobaczcie. Druga połówka twarzy. Taki jeszcze trik ode mnie, jeżeli macie taką ładnie rozświetloną skórę na twarzy, warto też delikatnie nałożyć rozświetlacz tutaj na szyję, czy podkreślić nasze tutaj odstające kości obojczyka. Dzięki temu twarz się nie odcina od reszty ciała. Wygląda to jak spójna całość, jakby nasze całe ciało było ładnie rozświetlone. Jeżeli macie dekolt, przejdźcie też delikatnie na dekolt. Jeżeli macie odkryte ramiona, na ramiona. To jest naprawdę bardzo, bardzo ładny efekt zdrowej skóry. Przy okazji wszystko wygląda spójnie. To jest wersja taka całkowicie naturalna. Jeżeli ktoś nie lubi malować oczu czy nakładać coś na usta, to zdecydowanie może zostać w tej wersji. Ja podkreślę jeszcze delikatnie rzęsy, chociaż ten tusz pewnie efekt daje dużo, dużo mocniejszy. No zobaczymy, czy się wczuję i zacznę tuszować, tuszować, tuszować. Taki tusz, tą serię wszyscy znamy, L'Oreal Volume Million Lashes. A tutaj mamy wersję Fatal, czyli rzęsy powinny być taki efekt, wiecie, femme fatale, mocno wyraziste. Same nowości dzisiaj. No może nie same nowości, ale większość. No i się wczułam, ale to nic. Rzęsy to jest nasza broń kobieca, więc jak najbardziej można na nie postawić jako jedyny akcent w makijażu. Szczoteczka mi się bardzo podoba, bo jest silikonowa. Ja bardzo lubię takie szczoteczki i ma bardzo gęste te włoski, to nie są, ale wiecie, ona jest bardzo gęsta ta szczoteczka, więc ładnie wyczesuje. Moje rzęsy teraz są ubogie, no a ładnie się wydłużyły i pogrubiły, przez co wydaje się, że jest ich więcej. Zresztą sami zobaczcie. Szczególnie w tym oku rzęsy są ubogie. Przesilenie spowodowało, że rzęsy mi tak powypadały. Teraz w sumie żadnej odżywki nie stosuję, nic takiego już nie stosuję od pół roku ponad. Chyba muszę wrócić do odżywek. No ale to już sobie poradzi świetnie, zobaczcie. Praktycznie w ogóle tutaj rzęs nie miałam. A teraz mam i to całkiem ładne. O wiele dłuższe i gęstsze. Tak, i teraz usta, usta delikatne. Również z delikatnym połyskiem, tak żeby wszystko było spójne. Tutaj matowe usta za bardzo by się wybijały z całości, jeżeli nasza twarz jest taka rozświetlona. Więc wybrałam kolorek taki, L'Oreal Cream. I jest to odcień 110, I Got The Power. Fajna nazwa. No, myślę, że do całości pasuje ten kolorek idealnie. Usta wyglądają jakby były bardzo naturalne i jak gdyby po prostu były mocno nawilżone, czyli nasz ładny kolor naturalny ust. Podoba mi się. I to wszystko w tym filmiku. Tak prezentuje się ten makijaż, bardzo rozświetlający. Moja skóra wygląda bardzo, bardzo świeżo. Czuję się i wyglądam tak, jakbym wyszła z jakiegoś salonu kosmetycznego, super ekskluzywnego zabiegu rozświetlającego na moją twarz. Bo tak się czuję, tak wyglądam. Więc nie czuję się ciężko, nie czuję się tak, wiecie, jakbym miała tonę makijażu na swojej twarzy. To chyba zasługa przede wszystkim podkładu, który naprawdę cienką warstwą nałożony, no jest niewyczuwalny na twarzy, zresztą go nawet nie widać. Ja się super czuję w tym podkładzie. To takie podsumowanie, podkład naprawdę
rewelacja, ładnie się stopił, mimo że użyłam ciemniejszego odcienia, żeby dopasować do reszty ciała, ładnie się stopił z moją skórą i jest niewidoczny, ładnie bardzo wygląda i coś czuję, że będzie długotrwały. Zobaczymy, jeszcze dam Wam znać. Jeżeli chodzi o korektory, to znam je już od dłuższego czasu i tutaj nie mam się czego przyczepić. One ładnie wyglądają, nie zbierają mi się w załamaniach, nie są takie ciężkie, wysuszające, nie są, wiecie, takie, które mogły stworzyć jakieś grudki pod naszymi oczami i bardzo męczyć naszą skórę. Ładnie odbijają światło, jak zresztą widzicie, bo tutaj rozświetlacza nie nakładałam pod oko. Odbijają światło i tuszują niedoskonałości, zasinienie oka, więc fajnie. Tusz, tu się nie jestem w stanie do niczego przyczepić. Tusz, w ogóle całą tą serię Volume Million Lashes lubię, zresztą widzieliście nieraz w moich ulubieńcach właśnie tusze z tej serii. To jest nowość, ale widzieliście, jakie ubogie są moje rzęsy, a jak wyglądają teraz, więc na plus. Pomadka, bardzo, bardzo naturalny efekt, to też mi się podoba, bo teraz często używamy takich matowych, mocno widocznych pomadek, natomiast przy takim strobingu i takim bardzo delikatnym makijażu, jeżeli użyjemy matowej pomadki, bardzo ona się odznacza od naszego makijażu, po prostu od razu widać, że nasze usta są pomalowane, więc już spędziłyśmy więcej czasu nad tym makijażem, a ten efekt strobingu ma wyglądać tak, jakbyśmy prawie w ogóle nie były pomalowane, a nasza skóra wyglądała tak pięknie, naturalnie, po prostu przez cały czas, więc takie nawilżone usta pokryte taką pomadką bardzo w naturalnym kolorze wygląda super, tak jakbyśmy też dopiero co zrobiły jakiś peeling na nasze usta, mocno ten naskórek nawilżyły i nałożyły jakiś balsam. Po prostu wyglądają bardzo ładnie. Ale najbardziej co mi się podoba w tym wszystkim, to jest ten efekt strobingu, czyli ten nowy produkt Trumatch, ta nowość. Dlatego taka byłam ciekawa tego produktu, bo faktycznie tak ładnie wygląda. Na mokrą skórę nie jest to taki efekt, wiecie, jakiś brokatowy, mocno super błyszczący, który od razu widać z daleka, że jest to rozświetlacz. Tutaj dawkujemy porcję tego rozświetlenia, tak jakby. Możemy delikatnym ruchem stworzyć, tak jak tutaj na czole, efekt mokrej skóry, tak jakbyśmy nałożyły na twarz bardzo ładnie rozświetlający, odbijający światło podkład i niczym go nie przypudrowywałyśmy. To jest właśnie taki efekt. Natomiast jeżeli nałożymy go więcej, tworzymy efekt lustra, mocnego rozświetlenia i bardziej wtedy te elementy na naszej twarzy wydają się wypukłe. Więc super sprawa, że możemy to tak dawkować i tworzyć różne efekty na skórze. Naprawdę mi się podoba. Ja czekam na Wasze komentarze pod spodem. Jeżeli mieliście jakiś z tych produktów, to dajcie znać, czy Wasze zdanie jest takie same jak moje, czy może macie jakiś problem z tym produktem, może rozwiążemy to jakoś wspólnie. Ja lubię, kiedy się udzielacie i częściej Wy pomagacie szybciej niż ja, zanim ja przeczytam wszystkie komentarze i gdzieś tam odpowiem, to Wy już sobie pomagacie. To bardzo, bardzo cenię, bardzo to lubię, kiedy się dzielicie swoimi odczuciami na temat danych produktów, więc czekam na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłam, obiecuję, będzie więcej takich filmików. Dajcie mi po prostu czas, abym uzupełniła swoją kosmetyczkę, tak, o kilka produktów niezbędnych do wykonania takiego pełnego makijażu na danej firmie, bo zawsze się ma takie perełki, a nie zawsze się ma kompletny zestaw kosmetyków danej firmy, aby stworzyć taki makijaż, więc tak, liczę na Waszą cierpliwość, filmiki oczywiście się pojawią i do zobaczenia w następnym filmiku. Dzięki za oglądanie, cześć!